więc na moim punkcie będziemy robić stosy ogniskowe. I najpierw wam opowiem. A co to jest? O stosach ogniskowych i o ogniu. Ile minut tu jesteśmy? 40 około. Tu już chciałabym was... Zacznijmy od tego, jak się buduje stos ogniskowy. Stos ogniskowy to jest to, co się rozpala i no, po prostu ogniskolik. Więc zaczynamy od rozpałki, czyli drobnych gałązek, takich bardzo malutkich liści. Oczywiście wszystko musi być suche, bo jeżeli nie będzie suche, to się po prostu nie rozpali. Od szyszek, igliwia, takie rzeczy się daje na początek i to później się daje takie grubsze gałązki, a dopiero na sam koniec te duże. I ja chciałabym, żebyśmy zbudowali ognisko wigwam, ale zanim je zbudujemy, to chciałabym wam jeszcze powiedzieć o ogniu. Jakie trzy czynniki są potrzebne, aby ogień się palił? Na pewno potrzebny jest tlen, na pewno potrzebne jest ciepło, czyli na przykład zapałki. Od zapałek można zrobić ciepło, od zapalniczki, od krzemienia. A i do tego jeszcze potrzebujemy paliwa, czyli na przykład drewna albo no nie wiem co tam jeszcze, no, z czego można rozpalać. W każdym razie, jeżeli jednej z tych rzeczy zabraknie, to po prostu ognisko nam nie będzie płonąć. I chciałam, tak jak mówiłam, chciałabym, żebyśmy rozpalili ognisko wigwam. Czy ktoś wie, jakie to jest to ognisko? Okej, to ja wytłumaczę. Więc najpierw... Poproszę. Kamila. Dobrze. Więc wbija się w ziemię gałąź lub jakiś coś takiego. Potem naokoło daje się rozpałkę. Czyli te drobne gałązki i tak dalej. Potem takie małe patyczki, coraz większe, a na końcu daje się już duże gałęzie. Z tym. Nic on tu nie zrobił jeszcze. Ja to pstryknę. Stój, stój, stój. Już. Dobra. Z tym, że od strony nawietrznej. Czy wiecie, która to jest strona nawietrzna? Zewnętrzna. Tam gdzie wiatr. Ta, w którą wieje wiatr. Od tej strony musimy jakby zrobić wolną przestrzeń, czyli tam nie kładziemy ani tych drobnych gałązek, ani nie kładziemy tych dużych gałęzi, tylko tam jest sama rozpałka, jakby, tak, żeby najpierw rozpalić to ognisko w tym miejscu, a później, kiedy będzie wiatr wiał, to żeby on tam wymuchliwał powietrze, które będzie rozpalało nasze ognisko. Okej, więc teraz chciałabym, żebyście przeszli się po lesie i poszukali właśnie rozpałki, poszukali tych drobnych gałązek, dużych gałęzi i stworzyli takie ognisko tam. Tam jest też trochę takich różnych rzeczy, z których możecie skorzystać na pewno. Więc podzielcie się jakąś pracą i do dzieła. Fajne, naprawdę. Tylko w którą stronę wieje teraz wiatr? Tu. Okay. Każda grupa mówi inaczej, ale... Jak wieje? Podoba mi się, więc teraz mam dla was jeszcze jedno zadanie. Pójdziecie do lasu, ale z całą grupą. Widzę, że tutaj nie ma całej grupy. Ej, szóstki! Chodźcie! Tak lekko mamy tutaj punkt, a nie tam. No i tak lekko mamy robić tutaj... Dziewczyny! No i Natalka mówi, żeby iść wszyscy. Zapraszam was tutaj, tak szybciutko. A ty nie masz jointu, chusteczki? Zaraz wyspuszczę. Dobra, więc powiem wam, co macie zrobić. W tym lesie są ukryte dwie kartki z innymi typami ognisk. Teraz musicie iść i znaleźć te dwie kartki. Kamila nie skończyła. Podzielić się na dwa zespoły, które stworzą właśnie te dwa typy. Ok? Dobra, to zaczynajcie. Bez przodu się przypalił, bo kiedyś.
czarną bluzkę. I patyki. Tak. Jakie macie? O, to ty jesteś galejtowy. Ciąg wajchę. Macie te drugie. Wiem. Już. Ale zrób się tak. Generalnie. Kula, bierzemy te patyki, których nie mogliśmy nigdzie znaleźć. Wkładamy tu gwiazdkę. Czuję się jak w Madzicitach. Na tym? Tak, że czuję się jak w Madzicitach. Zostałeś. Palcem. Ciąg wajchę krąg. No to są chody. Chody, ale podkładamy do kapsy. No się weźmie. Tak. Będzie? Natalka! Co my? Zrobiliśmy!